Loża radiowa. A w Loży Radiowej witamy już mojego gościa, Przemysław Zych, wiceprezydent miasta Opola. Dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście na początek muszę się poprawić. Wmurowanie węgla kamiennego, tak, oczywiście hit, ale wmurowanie kamienia węgielnego, taka mała poprawka. Panie prezydencie, zacznijmy od podwyżek w Opolu. Wygląda na to, że listopadowa sesja Rady Miasta Opola to będzie taka seria głosowania uchwał właśnie z tymi podwyżkami. Temat zawsze, który budzi różne emocje, natomiast są to oczywiście tematy bardzo ważne. I faktycznie, jak tutaj już pani redaktor zauważyła, na sesji listopadowej będą podejmowane właśnie decyzje w zakresie zwiększenia opłaty śmieciowej, podatku od nieruchomości, czy chociażby również taka świeża sprawa opłaty za parkowanie w strefie A i B. Jeszcze wcześniej mówiliśmy o wodzie, o ściekach, ale to już za nami. No właśnie, skąd te podwyżki? Wzrost jest uzależniony od kilku czynników. Możemy to sobie podzielić na czynnik taki ekonomiczny, tak to bym generalnie póki co nazwał, i związany z pewną poprawnością działań, tak? Chociażby mam na myśli ekologię. Może od tego rozpocznijmy, czyli weźmy na początek ten temat związany ze strefą parkowania. Bo z jednej strony faktycznie tutaj należy mocno pochylić się nad tematem ekologii w tej zabudowie ścisłej, czyli tutaj naszej śródmiejskiej. Takimi dwoma elementami, które przekładają się przede wszystkim, mają przełożenie na zanieczyszczenie powietrza, to są oczywiście kominy, tak, no i samochody. Sama strefa parkowania ma za zadanie wywoływać pewną rotację. Natomiast te środki, które obecnie płacimy, one spowodowały, że osoby przyjeżdżające do centrum zostawiały ten samochód po prostu na cały dzień. Stąd po pierwsze, tych samochodów w ścisłym centrum jest dużo, a po drugie, no chcemy jakby też zadbać o taką strefę, nazwijmy to czystego powietrza. Dodatkowo warto też wspomnieć o tym, że podejmowane są też działania ze strony tutaj miasta w kontekście chociażby budowy centrów przesiadkowych. Były również środki przekazywane na odnowienie taboru w MZK. No teraz biletomaty się pojawiły, więc to sporo takich udogodnień. Ceny biletów nie wzrastają, więc to wszystko jakby składając do jednego worka, jakby wskazuje na tym, że ta podwyżka jest po prostu uzasadniona. Ale jeśli tak myślę o tej rotacji dotyczącej samochodów w strefie płatnego parkowania, bo jak rozumiem, ta podwyżka ma zmusić trochę do tego, żeby samochody nie stały przez cały dzień w jednym miejscu, tak? Tylko żeby się wymieniały. I żeby było miejsce dla tych, którzy faktycznie mają coś ważnego do załatwienia. Trwa to jakąś tam chwilę i mają tę sposobność, żeby przyjechać i faktycznie jest szansa, żeby miejsce do zaparkowania w ścisłym centrum znaleźć. A dodatkowo stawiamy na ekologię, czyli na możliwość poruszania się środkami komunikacji miejskiej. Ludzie coraz częściej jeżdżą na hulajnogach, na rowerach. Chcielibyśmy, żeby te środki transportu były jeszcze bardziej pozytywnie postrzegane. Ale im większa będzie rotacja, no to tym większy ruch, tym więcej spalin. Różnie można to interpretować. Natomiast w moim odczuciu, jeżeli stworzymy pewne warunki dotarcia do centrum miasta, czyli osoby, które będą miały do wyboru dojazd do centrum miasta samochodem, gdzie będzie trzeba ponieść taką czy inną opłatę, a dodatkowo będą miały do wyboru dojazd luksusowym, czy na bardzo wysokim poziomie środkiem transportu, być może zrodzi się pytanie, co jest bardziej opłacalne i co jest oczywiście dla takiej osoby wygodniejsze. A będzie poszerzenie strefy? Będzie poszerzenie strefy, to znaczy w tym sensie chcielibyśmy, żeby pewne lokalizacje były objęte strefą. Mamy dzisiaj na przykład taką sytuację, że zaraz za mostem tutaj przy ulicy Piastowskiej, gdzie jest ulica Spychalskiego-Bończyka, tam na pewno pojawi się również propozycja wprowadzenia opłaty za parkowanie i również okolice Orląt Lwowskich. To będzie podwyżka
znacząca? To znaczy, o ile się zwiększy? Propozycja jest w strefie A3,50, w strefie B 2 złote. W ten sposób. Bo w tej chwili mamy 2 złote chyba w strefie A, z tego strefie co pamiętam. A, tak, jest 2 złote w strefie B złotówkę. O tym, jakie oczywiście będą te stawki już w tej takiej końcowej fazie, o tym zdecydują radni miasta. A kiedy miałoby to wejść w życie? Najpierw skoncentrujmy się na głosowaniu i wtedy będzie już można konkretnie coś na ten temat powiedzieć. Mhm. No to zapytam teraz o śmieci. Tutaj też podwyżki to całkiem spore. Natomiast należałoby powiedzieć, że w zestawieniu z tym, jakie podwyżki mamy w naszym kraju, to myślę, że te działania, które były podejmowane w ostatnich latach, przełożyły się, może to zabrzmi troszeczkę dziwnie, ale pozytywnie, tak, na pewne skutki finansowe, które będziemy zmuszeni ponieść od początku 2020 roku. W większości gmin podniosły swoje opłaty za śmieci nawet w okolicach kilkudziesięciu i 100% i więcej. Natomiast nasza polityka po pierwsze dała nam możliwość zgromadzenia pewnej nadwyżki, którą oczywiście przeznaczamy na sfinansowanie tego całego systemu. No i mamy jakby też tę możliwość, aby mieliśmy tę możliwość, aby dokonać odpowiedniej analizy, jak faktycznie powinny kształtować się te stawki w odniesieniu do nowych przepisów, które obowiązują stosunkowo od niedawna. I te stawki, które będą proponowane i które będą poddawane pod dyskusję radny miasta Opola, to jest kwota 19 zł za selektywną zbiórkę. Z 13 i dwukrotność, czyli 19 razy 2, 38 zł za zbiórkę nieselektywną. Dlaczego aż dwa razy podwyżka, to może się wydawać, że faktycznie to jest dosyć sporo, natomiast jakby same przepisy wskazują na to, bo odchodzimy powolutku jakby w ogóle od możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny, tylko bardziej idziemy tu też w chyba kwestie ekologiczne się kłaniają. Jak najbardziej. I tutaj nam przepisy jasno narzucają stawkę, że ma być to od dwukrotności do czterokrotności opłaty za selektywną zbiórkę. Stąd mnożąc razy dwa jest to ta stawka najmniejsza. A niebieski pojemnik też tutaj miał swoje znaczenie? Jak najbardziej, dlatego że to zwiększa jakby ilość frakcji, którą będziemy zbierać. Dodatkowo wzrosły koszty potem przetwarzania tych odpadów, odbioru tych odpadów. Kiedyś, przypominam sobie, w trakcie naszej rozmowy też wspominałem, że były czasy, gdzie oddawało się na przykład pewną frakcję do spalania w cementowni na przykład i jeszcze się za to dostawało pieniądze. Dzisiaj zupełnie odwrotnie, za tonę trzeba płacić solidne kwoty pieniędzy i to też ma swoje przełożenie. Oczywiście koszty pracownicze, można by było tych powodów mnożyć, natomiast co jest najważniejsze, system, tak jest skonstruowane, są przepisy odnośnie tego systemu, że ma być to system samofinansujący się, więc nie ma możliwości sięgnąć po inne źródła, które wydawałyby możliwość uzupełnienia kosztów, które trzeba ponieść z tytułu utrzymania tego systemu. Panie prezydencie, no to teraz temat, który dość często poruszaliśmy w loży, ale też przy okazji różnych reporterskich spotkań. Zniknął cieplak i pojawi się coś innego. Wczoraj ważne wydarzenie, wmurowanie kamienia węgielnego. To prawda, to bardzo ważny dzień dla opolskiego sportu, jak podczas wczorajszej uroczystości powiedział prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. Mam też takie poczucie, że faktycznie tak jest. Z tego tytułu, że biorąc pod uwagę już pewną historię, niedługą, jak powstawała koncepcja, potem jak powstawał projekt, dokumentacja techniczna tego obiektu, to mam takie wyobrażenie, że temu przedsięwzięciu kibicuje bardzo, bardzo wiele osób. Nie tylko i wyłącznie tych, którzy brali udział w konsultacjach i podpowiadali, jakie rozwiązanie należałoby wprowadzić, aby ta hala, ten obiekt i te tereny były, jak ja to nazywam, szyte na miarę ich potrzeb, a przede wszystkim sportowców, którzy będą tam spędzać no, czas na treningach, bądź ktoś, kto lubi aktywnie spędzać wolny czas. Ale myślę,
myślę sobie, że ilość informacji, które już wypuściliśmy w eter, w taką przestrzeń publiczną, one spowodowały, że otrzymujemy taki feedback w postaci właśnie takich informacji, że ludzie trzymają kciuki, że cieszą się bardzo, że wreszcie ta inwestycja ruszyła, upatrując w tym wiele korzyści. I tych takich właśnie prozdrowotnych i takich misyjnych, które zawiera w sobie także sport. Realizując koncepcję, rozstawaliśmy się po zakończeniu już tych prac z takim wyobrażeniem, bo powstał obiekt, który daje naprawdę wiele możliwości. Mamy przecież salę do sportu walki, salę fitness i ściankę wspinaczkową i bieżnię podwieszoną i boisko 20x40 wielofunkcyjne, bo i do piłki ręcznej, i do koszykówki, i do siatkówki. I dla każdego coś miłego. To prawda. I spoglądając na tą koncepcję, pojawiły się takie głosy, że jeżeli się uda to wybudować, to będzie takie spełnienie marzeń wielu, wielu osób i za to bardzo mocno trzymam kciuki, bo też podpisuję się pod tym obiema swoimi rękoma, że to będzie naprawdę fantastyczny obiekt. A jaki jest harmonogram całych prac? Bo kiedy tak obserwowałam samego cieplaka, mieszkam w pobliżu, no widać było, że dość szybko został usunięty z powierzchni ziemi. Prace rozbiórkowe zwykle przebiegają w sposób szybki. Myślę sobie, że jesteśmy teraz w takim okresie, gdzie również w naszych oczach mury będą pieły się do góry. Tak? To też będzie zauważalne i myślę, że to będzie kwestia kilku miesięcy, jak już pojawią się słupy, potem pojawi się pokrycie dachowe i tak dalej, i tak dalej. Najdłużej trwają prace już potem wykończeniowe. Budynek stoi w stanie surowym, najpierw otwartym, później zamkniętym i gdzieś tam robotnicy znikają za tymi murami i zaczynają wyposażać ten obiekt. Patrząc na harmonogramy, warto przede wszystkim jakby wspomnieć, że kontrakt i umowa, która została podpisana z firmą Mirbuds, wykonawcą, wskazuje, że zakończenie robót zostało zaplanowane na drugą połowę 2021 roku, więc jakby nie liczyć 2 lata i powinniśmy zapraszać na zleci otwarcie. Myślę, że tak. A proszę powiedzieć, bo zmieni się też teren dookoła i zmieni się też funkcja szkoły, która jest nieopodal. Ona powolutku już się zmienia. Mhm. Z tego tytułu, że te obiekty sportowe, które już są w otoczeniu tej szkoły, a dodatkowo ten obiekt, który powstaje, no jakby samo przez się rozumie, możemy tak rozumieć, że klasy sportowe, które powstały w liceum numer 9, no to ma sens, tak? Dlatego, że mamy klasę piłkarską, piłkarzy ręcznych i siatkówki. Przede wszystkim mowa tutaj jest o siatkówce żeńskiej. Warto wspomnieć o tym, że oczywiście są to przedstawiciele tych dyscyplin, które miasto Opole wspiera na wysokim poziomie finansowym również i w dostępie do infrastruktury. Połączenie tej piramidy szkolenia, czyli liceum, wcześniej szkółki, potem liceum, a potem kluby sportowe w otoczeniu szkoły. No, taki model, można powiedzieć, wręcz wzorcowy. Mhm. A ta przestrzeń dookoła? 3 boiska, 3 obiekty sportowe zewnętrzne. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, z niewielkimi trybunami. Dodatkowo boisko wielofunkcyjne. Ja to tak troszeczkę roboczo nazwałem, że to jest w takim cudzysłowie lodowisko w opcji lato-zima, dlatego że latem w dalszym ciągu będzie opandowanie stałe i będzie można grać w hokeja na rolkach. A oprócz tego w poprzek będą 2 boiska do koszykówki. Natomiast zimą robimy tam lodowisko, bandy w dalszym ciągu stoją, będzie można grać w hokeja, organizować ślizgawki ogólnodostępne, czyli zabawa na całego. A wszystko to bezpłatnie? A wszystko to na ten moment ciężko jest powiedzieć, czy to będzie bezpłatne. Z tego tytułu, że sport też rządzi się swoimi prawami i po pierwsze mamy jakby na uwadze, że sport w dużej mierze występuje w tym takim obszarze misji. Środki, które są przekazywane na sport i które są możliwe do pozyskania na realizowanie takich czy innych systemów,
systemów szkoleń, one nigdy nie są wystarczające. I miasto podejmuje tutaj takie bardzo pozytywne działania, żeby wspierać. Gdybyśmy tak mieli mówić o zyskowności obiektów sportowych, to nie wiem, czy uzbieralibyśmy na palcach jednej ręki obiekty sportowe w Polsce, które faktycznie generują zysk. Czyli jeszcze nie tak dawno. Też możemy się spodziewać? Myślę, że tak. Cennik na pewno będzie tutaj przygotowywany, jeżeli chodzi o dostęp do tego obiektu, ale to wszystko oczywiście przed nami dopiero. Pytanie teraz o Centrum Aktywizacji Społecznej. Czy tam już się wprowadziły organizacje pozarządowe? Bo budynek stoi, jest gotowy. Budynek stoi, przepiękny, w środku również. Myślę, że lada moment będzie okazja, aby tam wejść do środka i zobaczyć ten obiekt w pełnej krasie. Natomiast stowarzyszenia jeszcze nie są tam na miejscu, nie funkcjonują z tego tytułu, że wyposażamy ten obiekt. Mieliśmy pewne jakieś tam komplikacje, to trzeba powiedzieć o tym szczerze, ale to nie jest żadna nowość. Z rozstrzygnięciem przetargu na umeblowanie jesteśmy już dzisiaj po podpisaniu. Z przetargami jest dużo problemów. No akurat może już nie będę wracał do historii. Najważniejsze jest to, że umowa została podpisana i czekamy teraz na wyposażenie w meble tego obiektu. Ma to nastąpić w ciągu najbliższego miesiąca, więc myślę sobie, że grudzień, druga połowa to będą takie pierwsze ruchy, kiedy faktycznie będziemy mogli zauważyć tak zwane prowadzki. Mhm. Jakie organizacje będą tam mieszkały? Te organizacje, które się starały uzyskać prawo do zajmowania takiego czy innego lokalu, no, reprezentowały i oferowały różne formy swojej działalności. Natomiast tym takim jakby kierunkiem, który nam przyświecał, było to, żeby ten obiekt w przyszłości stał się takim obiektem bardzo modnym. Takim, nazwałbym go nawet topowym, jeżeli chodzi o możliwość spędzenia fajnie wolnego czasu. Otrzymania takiej oferty z pogranicza kultury, może folkloru. Tak to ma po prostu wyglądać. I oczywiście ta oferta ma być kierowana przez podmioty tutaj, stowarzyszenia, fundacje i tak dalej, i tak dalej. Zakończyliśmy przetarg i zapytała pani redaktor, jakie między innymi stowarzyszenie, które organizuje fantastyczny festiwal, Songwriters Festival, tak? Oni będą operatorem kawiarenki plus będą zajmować jeden lokal na drugim piętrze. Dodatkowo Towarzystwo Przyjaciół Opola, które oferuje różne formy i te propozycje dla mieszkańców Opola są od lat znane i cieszą się dużym uznaniem. Cieszę tutaj się będzie przeprowadzka z ulicy Krawieckiej. Z ulicy Krawieckiej. Dodatkowo jeszcze Stowarzyszenie Jazzowe. Tutaj taką postacią, która na pewno jest rozpoznawalna przez wielu Opolan, jest Puma Piasecki, znakomity muzyk. Będziemy mieli także oczywiście tam na miejscu przy ulicy Krakowskiej Centrum Seniora przenosimy z Ronda, z ulicy Budowlanych na ulicę teraz Krakowską. Całe pierwsze piętro będzie należało do Centrum Seniora, a ilość różnych działań, które podejmują nasi opolscy seniorzy, to jest naprawdę katalog i wachlarz bardzo, bardzo szeroki. Jestem przekonany, że nasi opolscy seniorzy na pewno już się dzisiaj nie nudzą, a w przyszłości w ogóle nie będzie o tym mówić. A te organizacje będą tam funkcjonowały na stałe, czy też jest jakaś rotacja? Jeżeli chodzi o pomieszczenia, na które prowadziliśmy przetargi, to na stałe. Natomiast dysponujemy też takimi salami, które będą wynajmowane pod pewne propozycje, tak, które będą oferowane przez między innymi też te stowarzyszenia, czy te podmioty ekonomii społecznej. Natomiast warto wspomnieć, że będzie prowadzony jeden kalendarz razem z Centrum Dialogu Obywatelskiego, dlatego że w sąsiedztwie znajduje się drugi obiekt, który posiada też pewne powierzchnie, gdzie można prezentować i proponować mieszkańcom naszego miasta różne formy działalności. Czyli jak nie starczy miejsca w Centrum Aktywizacji Społecznej, można iść do CDO i na odwrót. I w drugą stronę. Mhm. Oczywiście, jak najbardziej. A co z mieszkaniami chronionymi? Trzecie piętro
7 mieszkań chronionych. Te mieszkania oczywiście będzie za chwilkę zasiedlał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I to również myślę, że zadzieje się jeszcze w tym roku. Mhm, bo to są mieszkania przeznaczone dla osób, którym jest, mówiąc wprost i może dość kolokwialnie, ale którym jest trudniej w życiu. Na pewno, ale przede wszystkim należałoby wspomnieć tutaj o tych osobach, które powinny otrzymać taką szansę usamodzielnienia się, żeby mocno stanąć na nogi i wejść w to takie dorosłe życie, nie będąc na straconej pozycji. Na przykład część mieszkań chronionych będzie przekazanych dla osób, które wychowywały się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Więc z pełną taką wyobrażeniem poprawnego jakby działania w tym zakresie cieszę się na okoliczność taką, że dysponujemy takimi mieszkaniami i będą one mogły być właśnie zamieszkały przez te osoby, o których wspomniałem. Trzymam mocno kciuki i oczywiście nie mogę się już doczekać, kiedy ten obiekt zacznie funkcjonować pełną parą. A miasto będzie wspomagało jakoś te osoby w kwestii opłat? Są różne formy pomocy tym osobom. No, jedną z tych takich form to jest właśnie możliwość zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym, gdzie opłatność jest zdecydowanie inna niż na rynku komercyjnym. To jest jedna forma. Natomiast ten wachlarz możliwości, które można uzyskać od miasta, tutaj należałoby się skierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie bądź do Miejskiego Centrum Świadczeń. Nasz samorząd pomaga osobom, które z różnych powodów dzisiaj stoją w takiej sytuacji, że ta pomoc im się należy, albo fajnie by było po prostu takiej pomocy udzielić. To jeszcze dopytam na koniec o Centrum Seniora, bo ma być ono przeniesione z ulicy Budowlanych właśnie na ulicę Krakowską. A co się stanie z tym pomieszczeniem, które jest w tej chwili na Budowlanych koło Straży Pożarnej? To będzie również działanie realizowane przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tam jest pomysł, aby zafunkcjonował w pełni tego słowa znaczeniu Klub Integracji Społecznej, czyli tak zwany KIS. Mhm. Tam będą prowadzone działalności w stylu taka, która jest na przykład w Centrum Restart? Między innymi to ma być praca z osobami, które mają później w sposób efektywny i aktywny wrócić na rynek pracy. No to czekamy w takim razie na wprowadzki wszystkich organizacji na ulicę Krakowską. Bardzo dziękuję. Przemysław Zych, wiceprezydent Opola, był moim gościem. Bardzo dziękuję. Loża radiowa.